Cześć kochani, z tej strony Estera. Witam Was bardzo serdecznie w unboxingu kolejnego kalendarza adwentowego i dzisiaj przychodzę do Was z kalendarzem marki Essence i jest to naprawdę dość spory kalendarz, jak widzicie, on mi tutaj ledwo mieści się w kadrze. Jak robiłam miniaturkę, to musiałam się nieźle wychylać, żebym się cała tutaj razem z nim zmieściła. No i tutaj mamy 24 okienka. Zaraz będziemy je sobie wszystkie po kolei otwierać tradycyjnie, jak w każdym unboxingu kalendarza. On nie dość, że jest taki duży, to jeszcze tutaj otwiera się w ten sposób, więc nie wiem, jak go tutaj będę trzymać, żeby go Wam dokładnie pokazać. Zobaczymy, czy to otwieranie sprawnie nam pójdzie. Jeżeli chodzi o jego cenę, to on kosztował 25 funtów, czyli jakieś 125 zł. Nie mam pojęcia, kiedy będzie dostępny w Polsce. Jeżeli będzie, no to podlinkuję go Wam w opisie. W opisie zostawiam Wam linki do kalendarzy adwentowych, które już w tym roku otworzyłam. Troszkę już się ich nazbierało. Jest m.in. kalendarz z Revolution, z The Body Shop, kalendarz Technique, jest kalendarz dla mężczyzn, także możecie sobie zajrzeć i obejrzeć też inne kalendarze, jeżeli taka tematyka Was interesuje. No i oczywiście pamiętajcie o łapce w górę i subskrypcji kanału, jeżeli lubicie kalendarze, jeżeli nie chcecie przegapić kolejnych odcinków z tej serii, no to zapraszam Was do subskrypcji. Tutaj jeszcze zostawiam Wam namiary na mój Instagram i już przechodzimy do unboxingu. Mam tutaj pensetę, którą będę się troszkę wspomagać przy otwieraniu. I pod jedynką kryje się puder miętowy. Widzę, że troszkę tak słabo mnie widać, ale nagrywam oczywiście z lampą, ale po prostu on jest tak duży, że mnie zasłania i chyba całe światło tutaj, kamera skupia się na tym kalendarzu, ale to nic, bo on tutaj jest najważniejszy oczywiście. I to jest puder miętowy, zobaczcie, tylko pierwszy raz widzę coś takiego. Ogólnie jeżeli chodzi, oczywiście muszę go sobie otworzyć i powąchać od razu, ale on jest śliczny, zobaczcie, tutaj ma taki napis Let it snow. Piękny jest. Zapach delikatnie miętowy, ale taki naprawdę bardzo, bardzo delikatnie. I to jest mini matte fixing powder. Te rzeczy, które otworzyłam, będę sobie tutaj odkładać na szafkę. I jeszcze na końcu pokażę Wam taką przebitkę ze wszystkimi produktami po kolei, bo o to właśnie prosiłyście, żebym w ten sposób nagrywała te kalendarze. Także zaczęło się całkiem nieźle. Przechodzimy od razu do dwójeczki. Dwójka jest tutaj. Jeżeli chodzi ogólnie o te kosmetyki Essence, to ja miałam do czynienia z ich konturówkami. Z tego co pamiętam, nie miałam zbyt wielu produktów, więc na pewno na kanale pojawi się test tych produktów. Ja teraz nie będę ich za bardzo macać i słoczować, no może coś tam, jeżeli już nie będę mogła wytrzymać, ale ogólnie chciałabym, żeby pojawił się też taki filmik, w którym będę wykonywała makijaż. Wedle możliwości, zależy ile tych produktów będzie, to właśnie tymi produktami marki Essence. I tutaj zobaczcie, to jest coś ślicznego, jakie to jest fajne, już mi się podoba. Różowe pudełeczko i tutaj są jakieś mini pomadki. Wiecie, taka podwójna niespodzianka, pudełeczko w pudełeczku. Ale fajna rzecz. Spójrzcie, tylko dwie pomadki, z czego jedna jest matowa, a druga jest błyszcząca. A ta błyszcząca to jest chyba coś na zasadzie takiego balsamu koloryzującego, bo ten kolor nie jest aż taki mocny. Bardzo fajna rzecz, no przesłodkie miniaturki. Zaczęło się bardzo dobrze, więc przechodzimy sobie od razu do trójeczki z nadzieją, że będzie tak dalej. I trójkę mamy tutaj. I tutaj jest penseta, bardzo maleńka. No pensetę mam, tak jak przed chwilą widzieliście, ale ta jest przesłodka, zobaczcie, ona jest w takie pingwinki. No coś cudownego i fajna rzecz taka do włożenia do torebki. Wiecie, czasami tak jest, że przynajmniej ja tak mam, że jadę samochodem i patrzę, oglądam się w lusterku i widzę, że gdzieś mi jakiś niesforny włosek wystaje, mam ochotę go wyrwać. W sumie moja mama zawsze nosi pensetę w torebce. No to jest przesłodka rzecz, która na pewno mi się przyda. Słodkie te pingwinki. Takie akurat, wiecie, zimowe. Czwórka jest tutaj, całkiem duże okienko. Opowiem Wam, że nawet dość sprawnie otwierają się te okienka, więc chyba nawet nie będę musiała używać pensety. I tutaj mamy naklejki. No tutaj już coś, co mi się niezbyt podoba. To są naklejki i to do tego są takie naklejki typowo świąteczne, więc ja ich raczej używać nie będę. Pewnie pójdą na jakiś konkurs, bo oczywiście nie wyrzucę, ani też nie będę ich trzymać nie wiadomo jak długo u siebie w szafce i zagracać, więc pewnie dodam je do jakichś nagród w konkursie. Jeżeli chcecie brać udział w konkursach, to oczywiście obserwujcie mnie na Instagramie, bo konkursy odbywają się zazwyczaj właśnie tam. Numer
5 jest jeszcze większy, więc mam nadzieję, że tu będzie coś fajnego, a nie jakiś płaski zapychacz. Dobra, i wezmę sobie tę kasetę. To jest coś w kształcie pierniczka takiego świątecznego. Co to jest? To są takie etykiety do prezentów. No nie spodziewałam się tego w kalendarzu z kosmetykami. Przyznam szczerze, że jest to rzecz, która troszkę mnie tutaj rozczarowała. Nawet nie mają sznureczków, to jak już to mogłyby mieć te sznureczki. Także nie, no to jest coś, co mi się raczej nie przyda, także no w sumie już drugie takie rozczarowanie. Kurczę, chyba się zacznę bać tych dużych okienek, bo jednak widzę, że w tych mniejszych znajdują się fajniejsze rzeczy. Tutaj jest 6, taka długa, zobaczcie, oby to nie był jakiś grzebień. O, tu jest pędzel, ale co mnie cieszy, to jest pędzel pełnowymiarowy, dlatego że ja nienawidzę tych miniaturek pędzli, uważam, że one są raczej nieprzydatne. No ten jest całkiem niezły, na pewno też go sobie użyjemy w jakimś teście i na żywo Wam powiem, jak on się sprawdza. Taki, zobaczcie, w typowo świątecznym klimacie przypomina takie lizaki, wiecie, te laski takie, wiecie o co chodzi, takie typowo świąteczne. Także no, fajnie, chętnie sobie przetestuję. Jeżeli oglądacie moje vlogi i makijaże, to wiecie, że nienawidzę myć pędzli, więc pędzli u mnie nigdy zbyt wiele. Przechodzimy do 7. No powiem Wam, że tak mi się tutaj błyszczą te kolory, że ciężko mi jest cokolwiek wypatrzeć. 7 jest bardzo, bardzo długa. Sobie na razie tutaj poodginam te części, bo one mi naprawdę przeszkadzają. Po prostu ten kalendarz jest ogromny. I cóż tutaj mamy takiego? A, zobaczcie, tutaj dopiero teraz zauważyłam, że tutaj pod każdą z tych klapek jest jakiś napis, na przykład Collect Moments and Lipsticks. Tutaj co mamy napisane? Find your little heart baker. Nie breaker, tylko baker. Be my candy cane crush. A tutaj mamy napisane I came, I saw, I lined. Okej, okay. Dobra, wyjmujemy. Wyjmujemy kredkę. I co to jest za kredka? To jest kredka czarna. Będzie do testów. Niestety nie wysuwana, tylko taka do ostrzenia. Ja nie przepadam za tymi kredkami, ale oczywiście chętnie je sobie przetestuję. Będzie temat na kolejny filmik, będzie wielki test kosmetyków Essence z kalendarzy adwentowych. Dobra, to była 7, więc teraz 8. I 8 jest tutaj. O, i tutaj mamy coś w tubce. Czyżby to był jakiś kosmetyk do pielęgnacji? W ogóle czy Essence, zobaczcie, za duży ten kalendarz. Czy Essence w ogóle ma jakąś pielęgnację w ofercie? Tak, jest to odżywczy krem do rąk. W naprawdę bardzo ładnym opakowaniu. Chcę Wam go pokazać z bliska, ale boję się, że mi tu spadnie z kolan ten kalendarz. O, zobaczcie, bo tutaj mam problem ze światłem. O, 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 o. O, wygląda tak. Też bardzo ładny i też taki właśnie typowo zimowy. Słuchajcie, jesień jeszcze na dobre nie przyszła, a tutaj na kanale już tak zimowo. No ale słuchajcie, skoro te kalendarze są już dostępne, no to grzechem by było nie kupić. Dobra, przechodzimy sobie do 9 i oczywiście ja tutaj mam problem ze znalezieniem jej. No nie widzę. Szkoda, że nie możecie mi pomóc ją wypatrzeć. No serio, nie widzę, nie widzę. 16, 17, 10. Tu, dobra, mam. Tutaj jest, okej. Okay. Tutaj w rogu się ukryła skubana. I cóż my tu mamy? Lakier do paznokci, czyli coś, co jak dla mnie jest średnio przydatne, ponieważ ja preferuję zdecydowanie hybrydy. Mini Metallic Nail Polish i to jest taki kolor miedziany, opalizujący na beż, tak bym go określiła. Mam nadzieję, że nie będzie zbyt dużo tych lakierów do paznokci. Chociaż wydaje mi się, że kiedyś właśnie używałam lakierów Essence i były całkiem spoko. 10 jest tutaj. A, 10 jest taka długa. Tutaj w tym miejscu. O, to jest chyba tuż do rzęs, fajnie. Chętnie przetestuję. Dobra, on wygląda tak. I co to jest w ogóle za tusz? Essence I Love Extreme Volume Mascara, czyli w sumie taka, jakich ja używam najchętniej. Ultra Black, czyli mój kolor. Tusz, który daje ekstremalną objętość. Dobra, coś zdecydowanie dla mnie, to mi się podoba. Pójdę do testów, niech na razie sobie tutaj stoi. Numer 11. Jest tutaj. O, i tutaj mamy biżuterię. Czegoś takiego też się tutaj nie spodziewałam. Taka bransoletka miętowa z gwiazdką. No
taki miły drobiazg, ale czy fajny? Nie wiem. Ja ogólnie, jak widzicie, nie noszę zbyt wiele biżuterii, czasami jakieś kolczyki, czasami łańcuszek, więc no nie jest to do końca coś takiego idealnego dla mnie. Pokażę wam jeszcze tak z blisko, żebyście dobrze widziały, ale no jak już jest, to niech będzie. Może będę nosić, może komuś oddam, zobaczymy. Numer 12. O, i tutaj jest balsam do ust, ale z tego, co tutaj czytam, jest to balsam do ust, który zmienia kolor, więc... Aha, on teraz jest taki pomarańczowy. I to jest pewnie coś takiego, co po prostu będzie ten kolor uwypuklało, prawdopodobnie na taki róż lub czerwień, coś w tym stylu. Nie przepadam za takimi balsamami, szczerze powiem, nie przepadam. Ogólnie balsamów mam dużo, no ale zobaczymy, no może będzie fajny. Nie skreślam go od razu. I czas na 13. O, i 13 była tutaj, w jednym z tych okienek, które tak bardzo mi tutaj cały czas przeszkadzają. Więc chętnie je sobie otworzę. Wiecie co? Widzę, że tu górą łatwiej pójdzie. Tutaj było sklejone, ale ten kalendarz już mi się troszkę zaczyna rozpadać, tak jakby powoli. I tutaj jest taka biżuteria do naklejenia na czoło i tutaj pod oczy. To jest coś fajnego do jakichś odjechanych makijaży albo na imprezę. Więc myślę, że przyda mi się kiedyś, na pewno się przyda. Na pewno sobie kiedyś coś takiego przykleję. Prawdopodobnie właśnie na jakąś imprezę. Jest to coś, co mi się totalnie kojarzy z festiwalami. Na razie festiwale wszystkie były odwołane, nie wiadomo jak będzie w następnym roku, więc zobaczymy. Chętnie bym sobie urwała tutaj już tą klapkę, wiecie, bo ona mi na maksa przeszkadza. Cały czas mi tutaj wisi, więc ja ją sobie po prostu oderwę. No. 14 jest tutaj. O nie! O nie, ostrzyłka! Tylko nie to. Ostrzyłka, taka też w zimowym klimacie. No, co jest fajne, to ona jest i do grubych, i do cienkich kredek. A, i wiecie co? I zobaczcie, ona jest wysuwana, więc tutaj będą się zbierały te strużyny, łupinki. Nie wiem, jak to nazwać, wiecie na pewno, o co chodzi. Więc no nie jest taka najgorsza. Numer 15 tutaj jest. Widzę lakier, ale przezroczysty, więc mam nadzieję, że to będzie po prostu jakaś odżywka. A, to jest top coat. Dobra, to mi się przyda. Akurat, słuchajcie, to mi się przyda, dlatego że nie mam niczego takiego. Nie mam żadnego top coatu, nie mam żadnej odżywki do paznokci. Słuchajcie, nie mam nic. Więc mini high gloss top coat. Więc to akurat mi się przyda. Mimo, że nie używam zwykłych lakierów, to myślę, że tego będę używać. Gdzieś tam w międzyczasie, pomiędzy tymi okresami, kiedy noszę paznokcie przyklejone albo kiedy noszę hybrydy. No i czas na 16. 16 jest tutaj. Jest taka dość mała i podłużna. I tutaj mamy chyba coś do brwi. I z tego, co widzę, to nie są moje kolory, niestety. Wydaje mi się, że to te kolory będą dla mnie zbyt jasne. Chociaż nie wiem, no może wypróbuję w jakimś filmiku z makijażem. Eyebrow Styler. Zobaczcie, to wszystko jest takie... Nie wiem w ogóle, czy te produkty są dostępne w sprzedaży takiej ciągłej, bo wszystko jest takie, wiecie, z pingwinkami, z jakimiś płatkami śniegu. Aha, i słuchajcie, tutaj to musimy sobie otworzyć, bo tutaj jest więcej rzeczy w środku. To jest cały zestaw i on otwiera się tutaj tak górą z tego, co widzę. Dobra, więc tak, tutaj mamy wkładkę i są dwa cienie. Te kolory będą za jasne. Dla mnie, niestety. Ale no to pójdzie na jakieś rozdanie w takim razie. I teraz tak, tutaj mamy mały pędzelek i mamy też trzy takie formy do malowania oczu. Jak to inaczej nazwać? Nie wiem. Boże, brakuje mi słowa. Dobra, wkładam to tutaj na razie z powrotem. Fajne jest to zamknięcie, fajny gadżet. No niestety kolory nietrafione, no ja... ale myślę, że dla blondynek i dla dziewczyn z takimi jasno-brązowymi włosami będzie jak znalazł. Dobra, więc ja przechodzę sobie już tu od razu do 17. 17 jest tutaj. I co my tutaj mamy takiego? To są gumeczki do włosów. Już widzę, że moje włosy się raczej w te gumki nie zmieszczą, bo ja mam bardzo grube, bardzo gęste włosy. Chociaż w sumie to są dość rozciągliwe.
Wiecie co, bardzo podobne gumki miałam, na bardzo podobne gumki trafiłam w kalendarzu The Body Shop i nie byłam z nich zadowolona. Z tych raczej też nie będę, ja jednak wolę albo takie grube gumki, takie jak mam teraz, takie wiecie, materiałowe, które nie niszczą włosów, albo te zwykłe gumeczki, takie cienkie. Więc myślę, że to raczej mi się niestety nie przyda. 18 mamy tutaj. Ja się tutaj namacham tym kalendarzem. To jest szok. I tutaj mamy coś, co nieźle błyszczy. Zobaczymy, co to jest. To jest glitter lip topper. No słuchajcie, ja nie wiem, usta pokryte takim brokatem. To chyba coś takiego bardzo festiwalowego. Zobaczmy, jak to wygląda w środku. Ojejku, jejku. No ja nie wiem, słuchajcie, ja nie wiem, co to będzie. Chętnie wypróbuję, ale to chyba to raczej nie jest nic w moim stylu, nawet na jakąś imprezę chyba tak. To nie jest raczej rzecz dla mnie. Dobra, 19 i 19 jest bardzo duża i wiecie, że ja już się boję tych dużych okienek, dlatego że tutaj zawsze są albo jakieś badziewne naklejki, albo nie wiem co, ale dobra. Otwórzmy. Nie mam pojęcia, co to jest. Makeup Remove Towel. O, to jest fajna rzecz. Dobra, spodziewałam się jakiegoś badziewia. Dobra, muszę go sobie odłożyć na podłogę. To jest ręczniczek do zmywania makijażu. Słuchajcie, jak dla mnie super. Na pewno będę używać, na pewno go sobie wypróbuję. Ale fajne. Niesamowicie milutki. No nie wiem, jak taki biały się będzie dopierał. Będę go używać. Na pewno będę go używać. Dobra, to jest fajna rzecz. Akurat coś takiego jest fajne i oczywiście bardzo ekologiczne. Wiem, że kalendarze adwentowe nie są ekologiczne, bo po otwarciu każdego zostaje masa śmieci, więc dla równowagi mamy tutaj ręczniczek, który zaoszczędzi trochę śmieci, takiej wiecie, typu chusteczki jakieś do makijażu i tak dalej. 20. I cóż tutaj się kryje w tej 20 tutaj, pod 20? Czerwony lakier do paznokci. Coś, co dla mnie nie do końca będzie przydatne, ale plus za to, że jest to kolor czerwony, w sumie identyczna czerwień praktycznie jak ta, którą mam teraz na paznokciach. No może moja tak bardziej wpada w malinę, ale kolor bardzo klasyczny, bardzo uniwersalny, także myślę, że jeżeli używacie zwykłych lakierów do paznokci, to będzie... Coś mi tu spadło? Dobra, nieważne. To będziecie zadowolone. A ja przechodzę sobie już do numeru 21 i on jest tutaj. Oj, to jest coś bardzo dużego. Bardzo. Chciałabym, żeby tutaj było więcej kosmetyków. Mogłyby to być nawet jakieś miniaturki. Ale no słuchajcie, ja chciałam tutaj nagrać makijaż, więc jak na razie troszkę czarno to widzę. Nutesik? Nie. One Wish a Day Notebook. Aha. Dobra, więc tutaj jest taki notesik. Tu jest napisane, że ten notes należy do tej piękności. Tutaj należy wpisać swoje imię i nazwisko. Tutaj mamy kartki białe. Make your own magic. Aha, i tutaj it's written in the stars and here. Miejsce na jakieś życzenia, coś takiego. Do you want to build a snowman? Okay. Life is not about the to-dos, it's about the tadas. No, tego się nie spodziewałam w kalendarzu Katry z kosmetykami. I nie wiem w sumie... Ojejku, rozwalam. Nie wiem w sumie, co mam powiedzieć. No nie jestem jakoś zadowolona, szczerze mówiąc, z takiego notesiku. Wątpię, żeby mi się przydał. Pewnie, no dam Dawidowi, ale on jest różowy, więc nie wiem, czy Dawid będzie go chciał. No dobra, mam nadzieję, że tutaj jeszcze coś fajnego się trafi. Numer 22. Coś czarnego. Mini Highlighter Stick. A więc to jest rozświetlacz w sztyfcie. Dobra, wydaje się być... Nie, w ogóle nie wydaje się być spoko. Użyję go sobie w jakimś make-upie właśnie z kosmetykami Catrice. Tak jak już tutaj cały czas wspominam, że coś takiego się pojawi. Więc na razie nie będę go tutaj za bardzo słoczować i Wam pokazywać. I zbliżamy się do końca.
Teraz już 23. 23 jest tutaj i... ja to sobie najpierw urwę. No i co? No to pewnie znowu będą jakieś naklejki albo coś takiego. Coś, co mnie raczej średnio zadowoli, szczerze mówiąc. Dobra, otwieram. Tatuaże. Wiecie co? Dobra, jeszcze się powstrzymam z opinią do momentu, kiedy otworzę cały ten kalendarz. Zostało jeszcze jedno okienko. Tutaj jest ta 24. No, tu jest jakiś wypasiony pędzel. Fajny. Widzę, że ma wodę w rączce. Mini highlighter brush. O, w sumie to mi się przyda, bo ja do rozświetlacza mam tylko jeden pędzel, więc drugi zdecydowanie mi się przyda. Dobra, no i on jest ok, jest niezłej jakości. Bardzo fajny, zobaczcie, tutaj ma takie gwiazdki. Super to wygląda. No dobra, fajna rzecz. I taki jest niezbyt duży, ale wydaje się, że to jest jednak pełnowymiarowy produkt, z tego co widzę. Dobra, on mi się przyda, więc... No i dobra, przechodzę do podsumowania. Czas kończyć, bo zachodzi mi tutaj już słońce i też coś niedobrego zaczyna się dziać ze światłem. Więc słuchajcie, no ja czuję jakiś taki niedosyt po otworzeniu tego kalendarza. No nie jestem nim zachwycona, szczerze mówiąc. Jest bardzo dużo takich zapychaczy. W sumie tak naprawdę mało kosmetyków. Bardzo mało kosmetyków, które mi osobiście się przydadzą. Więc no nie wiem, no 125 zł, nie jest to majątek, ale jest tu dużo takiego zwykłego badziewia. Także jak dla mnie, myślę, że jednak gdybym miała powiedzieć, czy jestem zadowolona, czy rozczarowana, jestem bardziej rozczarowana niż zadowolona, zdecydowanie. I jeszcze teraz, zanim się z Wami pożegnam, pokażę Wam w przebitce wszystkie rzeczy i takie sobie obejrzymy i omówimy. Rozłożyłam sobie tak wszystko i powiem Wam, że patrząc na zawartość tego kalendarza adwentowego, no trudno nie czuć rozczarowania. Zobaczcie, kiedy tak wszystko sobie tutaj położyłam, to stwierdziłam, że ten kalendarz byłby fajny, ale słuchajcie, dla jakiejś dziewczynki w wieku, nie wiem, może 10 lat, myślę, że byłby fajny, bo jest i notesik, i gumeczki, jakieś naklejki, wiecie. Rzeczy takie fajne dla dziewczynki, dla nastolatki, natomiast dla dorosłej kobiety, no kiepsko. Zobaczcie, ja tak naprawdę... jestem tutaj zadowolona z tych szminek, to jest jedna rzecz, z top coatu, bo mi się przyda, no i z tuszu do rzęs, no naprawdę, no jeżeli mam być szczera, to aha, no i jeszcze ten puder, no to są tak naprawdę jedyne takie rzeczy, które mi się przydadzą. Rozświetlacz sobie przetestuję, ale też nie przepadam za tą formułą. Tutaj no kolor nie jest dla mnie. Balsam do ust, mam ich dużo, więc to też nie jest nic takiego wow. Natomiast naprawdę jest całe mnóstwo takich, tych właśnie rzeczy, które ja nazywam takimi beznadziejnymi zapychaczami. Notesik, naklejki, no te etykiety na prezenty, no to też trochę tak przegięcie. No nie są to rzeczy, których ja się spodziewałam tutaj. Pędzle ok, no bo im więcej pędzli, tym mniej mycia, więc to jest jakiś plus. Ale ogólnie muszę przyznać, że jestem tym kalendarzem niestety rozczarowana, mimo że nie był jakoś kosmicznie drogi, no bo kosztował jakieś 125 zł. Na dzisiaj to już wszystko. Kolejny kalendarz na moim kanale pojawi się już jutro, więc zapraszam Was serdecznie do subskrypcji kanału jeszcze raz, żebyście nie przegapili tego kolejnego odcinka. No i bardzo Wam dziękuję za to, że oglądaliście ten kanał. Wiem, że u mnie teraz jest troszkę mało tych vlogów, dawno nie wrzucałam vlogów, mało innej tematyki, ale w tym momencie po prostu nagrywam te kalendarze i zależy mi na tym, żeby one na tym kanale się tutaj pojawiały. Myślę, że to jest dla Was też przydatne, dlatego że one teraz wchodzą na rynek, są, słuchajcie, wykupowane momentalnie, więc po prostu oglądając taki filmik wiecie, czego się dokładnie spodziewać, widzicie dokładnie cały produkt i wiecie, czy warto kupić taki kalendarz, czy raczej nie. Dziękuję Wam jeszcze raz bardzo serdecznie, że byliście tutaj ze mną i widzimy się na kanale. Mam nadzieję, że już jutro. Do zobaczenia, pa!